literacki ogólnopolskich i międzynarodowych. Autor dramatów i reżyser spektakli, widowisk i dramatów. Takich jak Król Kazimierz Wielki, widowisko historyczne w trzech aktach, wystawiane Bydgoszcz Torun, Włocławek, 1996 rok, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Modlitwa Ostateczna od 2010 do 2015, Świecka Niedziela, Sztuka w pięciu aktach, Świecie 2011, Gdyby ksiądz Jerzy pisał wiersze, spektakl słowno-muzyczny poświęcony pamięci księdza Jerzego Popiełuszki, Bydgoszcz 2012, Boskie Sny, Gdyby ksiądz Jerzy Popiełuszko pisał wiersze, widowisko teatralne, premiera, Włocławek, 2015 rok. O szkole i nauczycielach nieco inaczej. Widowisko teatralne w Zespole Szkół Akademickich we Włocławku. Jego notę biograficzną zamieszczono w encyklopedii Men of Archive, wydawanej w Cambridge. Od 1988 roku wykładowca literatury chrześcijańskiej w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, a od 1997 roku także w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie. Jest przewodniczącym jury wielu konkursów poetyckich. Proszę, autor. Witam Państwa serdecznie. Mam taką propozycję. Bardzo Ci dziękuję. To są moi nowi przyjaciele. Ukrywam, że się tutaj zaprzyjaźniliśmy się. Mam nadzieję, że ta przyjaźń będzie po nadolnym okresie kontynuowana. Również tutaj mój drugi przyjaciel i jego małżonka, która będzie, pewnie będziemy tutaj Państwu to prezentować, te teksty. Za chwileczkę. To Państwu mogę powiedzieć, że proponuję coś takiego, że najpierw przedstawimy teksty poetyckie, prozę poetycką. Będzie jedno opowiadanie takie, to mężczyzn widzę mało, ale jedno będzie typowo męskie takie opowiadanie. Całe to spotkanie będzie filmowane, będzie dostępne na moim kanale. Myślę, że już dzisiaj wieczorem, a na pewno jutro rano. Filmujemy to ze smartfonu, będziemy tutaj same teksty, a tutaj mój przyjaciel filmuje również całe otoczenie. Czyli po prezentacji tekstów, mój drodzy, to zakładam, że nie musicie znać tego tekstu. Może ktoś się zapisał, bo na Facebooku jest już dostępny na YouTubie. Ale czy mnie dobrze słychać? Powiedzcie tam wszędzie, tak? No, prowadzi słabo trochę. To się poprawi. Nie wie, jest ten mikrofon, ale on taki pogłos zrobi straszny, że lepiej troszeczkę głośniej. Myślę, że uda nam się dotrzeć. Najwyżej podejdziemy tutaj bliżej, będziemy recytować, żebyśmy byli tak, widzimy, zobaczymy, nie? Tak. Kochani, po tej prezentacji tekstu zapraszam do dyskusji. Możecie zadawać pytania, niekoniecznie dotyczące tekstów, może dotyczące w ogóle życia, sensu życia. Po prostu pytania będą należały tutaj do Państwa. Ja, jak nie będę chciał odpowiedzieć na jakieś pytanie, to powiem, proszę następne pytanie. Dobrze, ja Panu będzie za bardzo osobiste na przykład, to poproszę o następne pytanie. To będzie oznaczało, że nie chcę na nie odpowiadać. Dobrze? Tak się mówi. Przepraszam za spóźnienie, moi drodzy, ale ja po raz pierwszy wyjechałem do sanatorium, w ogóle jeszcze pierwszy raz w sanatorium i pierwszy raz jestem na wyjeździe sam, bez żony. Ja się po prostu przy wszystkim dziwię, ale jakoś sobie radzę. I stąd to moje spóźnienie, nie, że ja Państwa nie szanuję, bardzo chciałem się nie spóźnić, ale to było trudne dzisiaj, jak się okazało, bo jeszcze to, jeszcze tamto i tak dalej. Ale mam nadzieję, że przeżycia, jak tutaj go znacie, zrekompensują to czekanie i to moje spóźnienie, żeby to wybaczycie. Dobrze. To co? To kochani, to zaczynamy. Nie mamy tutaj nagłośnienia, ale chciałem puścić muzykę z filmu Love Story, ale to za chwilkę, nie? Wysłuchanie, tak, będzie po prezentacji jesteśmy i teraz puścimy sobie trochę, posłuchamy. Pamiętacie ten film piękny Love Story? O, powinno mi tu szybko to znaleźć. Love Story, muzyka, film. Dobrze, już szuka. Wiesz co, może przeczytaj już tekst. Tak.
A ja w tym czasie szukam, żebyśmy już tu uzyskali pójdź. Dobrze, to może na początek. Na początek. Mirosław Antoni Głazik. Odpoczynanie. Nie odpoczywać pragnę, lecz wciąż poczynać na nowo. Czasami sądzi człowiek, że to zwiastuny końca usiadły na płocie przed domostwem. No właśnie. Nie słychać. Mhm. To co, to może w terenie być, może... Co? Widzimy, co? Nie? Widzimy. To tutaj? Mhm. Bo tak, tak. Kończy. Odpoczynanie. Nie odpoczynać pragnę, lecz wciąż poczynać na nowo. Czasami sądzi człowiek, że to zwiastuny końca usiadły na płocie przed domostwem. Oto córka jutra, piękna jutrzenka, zjawieniem swoim czarne wypłoszyła ptaki. Wiem i czuję całym sobą, że w połowie wieku gęsta krew w żyłach czeka na eksplozję. W świątyni sztuki na kujawskiej ziemi uśmiecham się do życia. Za płotem zostawiam łzy. Niech zasychają słone perełki w soczystej zieleni skoszonej trawy. Jestem gotów poczynić wiele, bo nie odpoczywać pragnę. A ja przeczytam tekst Zakochane pary. Zakochane pary, przed moim domem dwa drzewka stoją, jak kochankowie młodzi. On przybrał kształt brzozowego pnia, wysoki i smukły. Chroni drobną i delikatną miłość, przybraną w czerwone korale, jarzębinę. Oboje cudownie zakochani, przez los osadzeni w nieprzyjaznym miejscu, trwają w dramatycznym przytuleniu. Popatrz na tę parę, gdy przechodzisz przed moim domem, pomiędzy parkiem a kościołem. Pomyśl o nas, uśmiechnij się do swoich myśli i nie trać nadziei. Teraz ty. Co teraz, ja to? Mhm. Pary. Teraz recytacja. Aha, to teraz ty, zagryź tę miłość. Mhm. Tak. Mhm. Poszukasz? Mhm. A ja poszukam. Zagryź tę miłość. Głośniej. Mirosław Antoni Głazik. Zagryź tę miłość. Ludzie nie myślą i chyba nie czują. Raczej nie wierzą. Ludzie mówią i gryzą i szarpią. Bo jak to możliwe, by zaistniała ta miłość wbrew normom małomiasteczkowego życia? Ludzie mówią i krzyczą. Trzeba zagryźć tę miłość. Dlaczego? Oni jeszcze nie oddychają. Dlaczego oni siebie odnaleźli, choć nigdy nie szukali? Dziękuję. Kocham wszystkie miejsca. Kocham wszystkie miejsca. Mhm. Mhm. Kocham wszystkie miejsca, kocham wszystkie miejsca, na których odcisnęły się już dziś niewidzialne ślady Twoich stóp. Kocham drzewa w rodzinnym sadzie, pomiędzy ich gałęziami kwitnie Twój dziewczęcy uśmiech. Dzisiaj ogarniam ramionami każdy Twój ból i płacz. Na miejscu,
które tylko na chwilę odwiedzamy, zastygł jak sopel żywicy z drzewa życia czas. Dlatego policzek przy policzku, jak cudowne balsamy, łagodnieje ból i tęsknota, do tych, których na wieki kochamy. Dziwne to, a jednak prawdziwe, że pomiędzy opuszczonymi murami kwitnie miłość jak magiczna wiśnia. Na próżno wiatr targa i szarpie jej gałęzie. Opada tylko kwiat, jak spóźniony list, by głosić ptakom, chmurom. Oto miłość chodzi między nami. Taka miłość zdarza się raz na milion lat. Spotykają się dwie osoby naznaczone przez przeznaczenie, dotknięte boską dłonią opatrzności. Wiedzą o tym drzewa i czuje to skowronek, delikatnie unoszący się nad wiosennym polem. Oto miłość idzie łąką i polem, spóźniona i wczesna, spełniona i ciągle nienasycona, czysta, piękna, zielona. Co tą prozę teraz? Tą prozę czytać? Tak, tak. Tak, malarz niepokojowy. Malarz niepokojowy, strona 19. Tak, to. Malarz niepokojowy. Pewnego pierwszego mężczyznę znałam dawno temu. Malarza, artystę. Jego błękitne, roześmiane oczy hipnotyzowały. Śmiech zaraźliwy topił lody. Majętni rodzice kochali, zapewniali wszystko bez ograniczeń. Szaleńczy czas dzieci kwiatów. Młodzieńcowi wydawało się, że chwycił całego Pana Boga za nogi. Ciągłe tańce, hulanki, swawole. Świat przestępczy, mroczny, prowincjonalnego miasteczka lgnął do niego. On zanurzał się w nim coraz bardziej. Rodzina upominała, drżała. Chwila ulgi. Znajomy zakochał się szaleńczo w młodej dziewczynie. Ślub, narodziny synka, wybawienie, ratunek. Ciepło stadło rodzinne nie zatrzymało inteligentnej, oczytanej, artystycznej duszy. Nie przeczuwał tragedii. Narkotyki zamazały racjonalizm spojrzenia. Oszołomiły i wykrzywiły sposób myślenia. Ciemna noc. Gdyby można było zatrzymać czas, odwrócić zdarzenia. Wszystko potoczyło się tak szybko. Obce mieszkanie, tle sylwetka nieznajomego człowieka, ofiary, jak w sennym koszmarze. Dobry kolega malarza zadający śmiertelne ciosy nożem. Usta, oczy, syna czasu kwiatu błyszcza, błagały, nie zabijaj, nie zabijaj. Przerażenie odebrało mu zdolność ruchu. To nie ja, to nie ja. Sen czy jawa? Drugi, długi proces. Precedens. Ciężka brama więzienna zamknęła się za nim na długie lata. Próba życia za kratami. Malarstwo, literatura, studia. Poznanie tajników wszystkich religii. Proces resocjalizacji i szukania Boga trwał. Minęło wiele lat. Stare zniszczone książki więzień sklejał, otulał w nowe skórzane obwoluty. Ratował od spalenia, śmierci.
Na każdej z nich stawał się wykonany przez nich znak skorpiona. Jest to najbardziej kontrowersyjny znak zodiaku. Pełen tajemniczości, mistycyzmu, zmiennych emocji, pasji. Wokół skorpiona narosło wiele legend i plotek. W tylach nadmiaru pustki odwiedzał go duch nieżyjącego, kochającego ojca. Tulił i kołysał zagubionego syna. Pewnego porannego ranka znajomy opuścił więzienne mury. Bliscy otoczyli go miłością. Artysta próbował żyć. Malował obrazy niebajkowe. Pędzel jego błagał o ukojenie. Odszedł nagle, w 40 roku swego życia. To był jego wybór. Jeszcze dziś widzę wyraźnie na jednym z jego płócien sylwetkę Chrystusa na krzyżu, a u jego stóp wyciągniętą z czeluści dłoń w geście błagania o. Proszę Państwa, teraz przedstawię opowiadanie, które jest oparte na faktach. To był ktoś z mojej rodziny, mojej świętej pamięci żony. W czasie stanu wojennego był studentem, który został wcielony do wojska i dowodził oddziałem żołnierzy. I w czasie jednego z patroli po prostu przyczynił się do śmierci człowieka. Po iluś latach tam opowiedział mi o tym i pozwolił mi tę historię opisać. Powiedział, że to pomoże mu uporać się z cierpieniem, jakiego doznał. Posłuchajcie, dobrze? Może to nie jest w atmosferze sanatorium, ale myślę, że warte do zastanowienia się, zwłaszcza, że też jest tutaj troszkę męczyć nas, ale również noc podchorążego. Nie mogę o nim zapomnieć. Stoi przede mną 30-letni, ni to mężczyzna, ni to chłopiec. Potem idzie i znika powoli na włocławskim moście, przecina plac przed katedrą. Podchorąży, tak go nazwałem. Nikt nie w labiryncie ulic, czego już nie widzę, bo szumi mi w głowie od wypitego na pusty żołądek wina. Rozmowa trwająca chyba kilkanaście minut w opustoszałej sali wydawała mi się wówczas mało ważna. Takie sobie bełkotanie podchmielonego faceta. Są takie chwile, że tylko alkohol pomaga pogodzić się, chociaż na dobę z otaczającym nas chaosem, absurdem, nadmiarem bezsilnej rozpaczy. Są to zarazem ostatnie podrygi zalewanego robaka, po czym następują chwile całkowitej beztroski. Alkohol jak kwale morza wyrzuca lub pochłania wszystko. Myślisz, że mogłem to przewidzieć? Zapytał nieoczekiwanie. A w jego błękitnych oczach pojawił się zimny blask, który jeszcze bardziej wyostrzył orli nos. Czy mogłem przewidzieć? Powtórzył. Milczałem. Czekałem, że cokolwiek... Czułem, że cokolwiek powie. To zabrzmi głupio. Słuchałem. Baliśmy się tej chwili, gdy ogłoszą alarm. Będzie trzeba jechać na Gdańsk czy Warszawę. Każdy mówił, że do swoich nie będzie strzelał. Ale wiedzieliśmy, co może oznaczać niewykonanie rozkazu. Czekałem na wyjście do cywila. Byłem sam. Moja dziewczyna wyszła za mąż. Nie czekała. Nieuleczalnie chora matka umierała powoli. Mama mnie kochała, ojca nie rozumiałem. Słowa modlitwy nie chciały mi przejść przez usta. Nie przestałem wierzyć w Boga, ale nie byłem w stanie praktykować. Może to była kara za moją chwiejność? Tylko Bóg może nas ustrzec przed nieodwracalnymi błędami. Tu przerwał. Przez salę przemknęła młoda, smukła para. Śliczna, długowłosa dziewczyna. Była beztroska, a chłopak miał zawiedacką minę. Nigdy tej nocy nie zapomnę, chociaż niczego nie pragnę bardziej. Kontynuował nieznajomy. W nocy dotarliśmy do małej stacji. Mieliśmy bronić tego obiektu. Gdy wyskoczyliśmy z pojazdu, była już druga w nocy. Tęgi mróz, okien nielicznych domów
nie wydobywało się żadne światło. Z oddali dobiegało szczekanie psów. Nic nie wskazywało, że rozpoczął się właśnie stan wojenny. Słuchaj, czy my musimy o tym rozmawiać? Przerwałem. Bałem się takich pijackich wynurzeń. Każdy chce o czymś zapomnieć. Po co innych obarczać dodatkowym ciężarem? Dostrzegłem wyraz niecierpliwienia i lęku w oczach nieznajomego. Szczeniak nie musiał tak gorliwie wypełniać mojego polecenia. Mojego polecenia. Tak, czy mogłem przewidzieć mój patrol złożony z kotów, którzy dopiero jesienią wdzieli uniformy. Oni byli zieloni, ja też. Stał transport kolejowy. Pomiędzy wagonami przemknęły jakieś sylwetki. Pomiędzy... Przycisnąłem kałasznikowa mocniej i odbezpieczyłem go. Trzy sylwetki zniknęły w pobliskim lasku, lecz jedną dostrzegliśmy na dachu wagonu. Może to tylko cień? Patrol podzielił się. Część żołnierzy ruszyła śladem złodziejaszków, którzy zniknęli pomiędzy drzewami. Podchorąży odetchnął kilka razy głęboko, jakby dopiero co wyszedł z lodowatej wody. I dodał: ja stałem przy wagonach, niedaleko lasu. Obywatelu Podchorąży, ściągnę tego z dachu, zaproponował jeden z żołnierzy. Pozwoliłem. Żołnierz biegł zwinnie i sprawnie po dachach wagonów. Złodziej wstał i zaczął uciekać. Już ścigający zbliżał się do uciekiniera, gdy nagle... O rany! Potknął się. Rozłożony rękami chwycił wiszące nad jego głową przewody. Nieznajomy wypił do dna. Zapalił papierosa. Zaciągnął się mocno. Zobaczyliśmy błysk i usłyszeliśmy krzyk. Krzyk! Zdawało się, że przebije niebo i strąci gwiazdy. Lecz one spokojnie patrzyły. Zapadło milczenie. Spojrzałem na rozpięte na kamiennych ścianach obrazy Józefa Stolarza. Szukałem jakiegoś punktu oparcia. Słowa Podchorążego zaczęły oddalać się. Mówił jakby zza mgły. Zwęglił się chłopak. Zanim dobiegliśmy, już nie żył. Ścigany zomowiec zeskoczył z wagonu. Leżał na śniegu, głową zakrytą rękoma. Żołnierz został położony na płaszczu kolegów. Nie mogliśmy zrozumieć. Nie mogliśmy zrobić już nic. Już nic. Ogarnęła mnie wściekłość. Sylwetki czworga złodziejaszków, którzy kradli butelki wódki zaplombowanych wagonów, zasunęły się przed moje oczy. Zomowcy zamiast strzec kradli. Zarepetowałem broń. Gdyby nie koledzy, rozwaliłbym drani. Dlaczego nie przewidziałem i pozwoliłem mojemu żołnierzowi? Po przesłuchaniach i rozmowach z psychologiem zwolniono mnie. Gdyby nie przedłużono mi służby, pewnie by to się nie stało. Przecież nie musiało się stać. Chciałem się zastrzelić. Utonąłem w myślach. Gdy powróciłem po chwili do rzeczywistości, miejscowo było puste, tylko kieliszki i palący się nadal dym papierosa. Wybiegłem z lokalu. Sylwetka nieznajomego oddalała się. Szedłem za nim. Chciałem jakoś pomóc. Nagle zniknął mi z oczu. Omijam to miejsce. Próbuję zapomnieć. Czy mogłem zrobić coś więcej? To co, do wierszy? Tak. Przechodzimy, noc Podchorążego około północy, 24. Około północy. Zachodziło słońce. Niby zwyczajna rzecz, ale myśmy się dziwili temu zanikaniu wielkiej malinowej monety w kieszeni czarnego garnituru Miłosierdzia Bożego. Usiadłem na kujawskiej ziemi
gorącej od słonecznego zdziwienia. I wydawało się, że to nasze dobre i ciepłe myśli przenikają w głąb nadjeziornej łąki. Około północy ogarnęła nas senność, która na chwilę zasłoniła nam oczy niebem cichym i ciemnym. Powróciło widzenie. Dziękuję. Biała noc. Czekaj, teraz ja. Szukam. Proszę Państwa, no bywają takie noce, jakie miał podchorąży. Mój przyjaciel tak naprawdę, ale tutaj trochę z różnego znajomego, tak? Z różnych powodów. Ale bywają noce, które mężczyzna spędza zupełnie inaczej. O, inaczej. No i to całkiem, posłuchajcie. Biała noc. Nox illagius nobis delecta na arce Petronius. I trwajmy w tym, ilekolwiek by lat uleciało. Skorzystajmy z lat, które prędko przeminą. Petronius, Dona Alce. Jutrzenko, ego amo te, milo. Jutrzenko, kocham cię. Niech pozostanie na zawsze w naszej pamięci ta noc, gdy położyłaś głowę na mojej piersi, a astra biała i czysta chroniła naszą miłość. A kwieciem zapełnione rozłożyste czereśnie w sadzie twojego jutrzenko dzieciństwa otoczyły nasze spragnione ciszą, ciała ciszą i spokojem. To nic, że noc była chłodna, a mokre trawy straszyły nasze stopy. Zamiast spaceru łąkami i polami, gotowy rechot żab odezwał się nagle i kusił zmysły. Z całej przyrody, nad stawem, któż by pomyślał, że ta noc przygotuje dla nas bezdomnych miłe i ciepłe posłanie. Żegnajcie troski i kłopoty. Z ust do ust sączyliśmy drżąc nasze dusze wezbrane. Tak zaczęło wzrastać nasze pragnienie, przezwyciężając ból, jaki zadali nam śmierć i ludzie źli. Jakaż to była noc. Żadne słowo tego nie wypowie. Jakaż to była noc. Pełna twarz przyjaciela księżyca oświetlała drogę łąków i pola, a jego głowa pomiędzy gałęziami czereśni ukazywała się co jakiś czas. Czas jakby chciała nam oznajmić w tym cudownym czasie i miejscu, że dyskretnie chroni miłość naszą. Niech pozostanie na zawsze w naszej jutrzenko pamięci wiatrach Don Quixote żegnający ogromnymi ramionami kujawski zachód. Słońca miłosnych, kujawski zachód słońca, miłosnych spełnień, niech błogosławione będą ptaki, które żadnym spłoszonym lotem nie naruszyły ciszy. Tej krótkiej nocy, kiedy byliśmy ze sobą bardzo, bardzo długo, a zarazem zbyt krótko. Dziękuję ci jutrzenko, że przyjęłaś mnie, poranionego i bezdomnego. Niech będzie pamiętna ta noc, gdy w deszczu po raz pierwszy skroń położyłaś na moim ramieniu. I nasze duchy opiekuńcze niech przedłużają noc, naszą miłość poza tę cudowną, kujawską noc. Milo ego amo te, jutrzenko. Teraz ty to robisz? Tak. Zanurzeni w sobie. Czy nie wierzycie? Czy zanurzeni w sobie? A, poczekaj, nie wierzycie, przepraszam. Tak? Tak. Potem będzie ostatnia podróż. Aha, znaczy, nie wierzycie. Dobrze. Nie wierzycie, 40. Nie puszczamy muzyki, nie? Niech to będzie tak. Dobra, to coś na chwilę. Nie? Po co? Za cicho jest. Za cicho, nie? Tak, bo musiał być na wiosieniu. Przez sprzęt. Dobra, skąd? Jak w porządku? Nagrywa się? Nie wierzycie, że tuż po śmierci może przyjść miłość? Nie można spać spokojnie w toruńskim gwarze, a cierpieć w ciszy leśnej przystani? Że można wyruszyć w krótką, cudowną podróż bez wielkich pieniędzy? Popatrzcie w brzydką twarz nienawiści, a potem idźcie do lasu, dotknijcie czołem czystej kory brzozy
A może coś w waszych zacietrzewionych łebetynach się odgrywa? Nie wierzycie, że wszystkie przykazania pańskie są ważne, ale nade wszystko trzeba kochać Boga miłosiernego i bliźniego, którego los postawił na waszej drodze. Nie wierzycie, że miłość czysta i piękna może pojawić się tuż po długim smutku i bólu. Nie wierzycie. Fajnie. Tak się śmieję, bo trochę to ćwiczyliśmy. Gratuluję, super, świetnie. Moi drodzy, moim ulubionym, jednym z moich ulubionych bohaterów, oprócz Pana Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem człowiekiem, ale jest Odyseusz. I ja jak już trochę lat mi przybyło, to pomyślałem sobie, co by czuł Odyseusz. Pamiętacie, powrócił do Itaki, do żony, do syna, no ale to był człowiek, który 10 lat miał różne przygody, tułał się po prostu, nie mógł dopłynąć do tej swojej Itaki. I co by się stało, gdyby on jeszcze raz wyruszył w podróż? No i napisałem taką krótką prozę poetycką, którą chciałbym wam teraz przedstawić. To będzie ostatnia podróż Odyseusza. Już to mam. Proszę posłuchajcie. Ostatnia podróż Odyseusza. Odyseusz kazał wynieść swoje wielkie małżeńskie łoże na ozłocony promieniami zachodzącego słońca piaszczysty brzeg morza. Zapach i ciepło gęstego futra łagodząco wpływały na obolałe ciało. Masaży nie miał. Czuł w sobie ogromną, niezmierzoną moc. Chciałby wyruszyć w jeszcze jedną podróż. Być może ostatnią. Wyobrażał sobie, że na skalistym brzegu gromadzą się zastępy wojowników. Poprowadzi ich na jeszcze jedną walkę z wrogiem czy z potworami. Podniósł wzrok i wsłuchiwał się w potężny szum morza. Fale rytmicznie uderzały o pobliskie skały i delikatnie traciły impet na piaszczystym podłożu u jego stóp. Nie mam czasu. Mam zbyt mało czasu. Muszę wstać i wyruszyć, wyszeptał. Słowa o mądrości i czynach boskiego Odysa. Sława o mądrości i czynach boskiego Odysa obiegła wszystkie greckie królestwa i dotarła z szybkością błyskawicy do odległych osad kolonizatorów. Wszędzie kochano i szanowano Odyseusza. Jeszcze chwilę trzeba poleżeć, żeby decyzja się umocniła w nim samym, a potem popłyną królewskie rozkazy, których nikt nie może zignorować. Penelopo, okryj moje stopy, ten wiatr orzeźwia twarz, ale zanadto chłodzi palce stóp. Gdy to rzekł, poczuł lekki, kujący ból w zgięciu lewej nogi pod kolanem. Odezwała się dawna kontuzja nogi. Może to tylko nerwowo? Zaledwie dwa ziarnka piasku spadły na dno klepsydry, gdy to sobie uświadomił. Natychmiast się uśmiechnął. Gorzko się uśmiechnął. Ogarnął wzrokiem szeroki, sino-niebieski horyzont. Patrzył się głęboko w błękit bezchmurnego nieba. Opuścił powieki. Ujrzał przesuwające się obrazy. Nie był w stanie określić, czy to było marzenie, czy rzeczywistość. A może sił? Na brzegu stały niezliczone barwne zastępy gotowych do bitwy. Powiewały proporce i łopotały wielkie, kolorowe sztandary. Podnoszono żagle na okrętach. Różowa jutrzenka przypomniała mu owe liczne świty, gdy stali pod murami Troi. Gotowi do boju, który połamie szeregi jej obrońców, skruszy mury twierdzy. Oni z dzikim krzykiem zwycięstwa na spragnionych ustach wkroczą do wnętrza miasta. Jak grot włóczni wbijają się w jego ciało
by na wieki objąć posiadanie złoto, drogie wino i ciała pięknych kobiet. Pięknych trojanek. To pragnienie latami dojrzewało pod niezdobytymi murami grodu Priama. Tak, zajrzę znowu w oczy śmierci, ale nie z pozycji leżącego na łożu męża. Popatrzeć w jej głodne ślepia poprzez okno podniesionej przyłbicy. Słońce chyliło się ku zachodowi, powoli i majestatycznie. Myśli Odyseusza nagle zatrzepotały swoimi skrzydłami, jak ptaki uwięzione w klatce. Ogarnięte nagłym, naturalnym pragnieniem szybowania. Drgnęły niespokojnie, by po chwili zanurzyć się w głębinie nieświadomości. Jesteśmy jak owocowe drzewa. Zostaliśmy zasadzeni w żyznej glebie naszej matki i tam wzrastaliśmy. Przyszliśmy na świat i rozwijaliśmy się na twardym niekiedy podłożu naszej rodziny. Zdarzały się w życiu chwile smutku i rozczarowania. Przycinanie gałęzi drzew, choć bezwzględne i bolesne, jest niezbędne i ożywcze. Piękna jest cała natura. My, istoty ludzkie, rozpoczynamy swoją podróż przez życie, podobnie jak małe ziarenko, które najpierw zostaje zasiane, potem kiełkuje, rośnie i wydaje owoce, a wreszcie starzeje się i obumiera. Nagle chłód ogarnął jego ciało. Ramiona Morfeusza ogrzały jego umysł. Poczuł się naprawdę bezpieczny. Tereniu, teraz ty. Zanurzeni w sobie. A, tak, ze zmysłem, z zupełnością. 48. Skoczył się? Skoczyło się, zgasło. Dobrze, poczekaj, dam ci aparat drugi. Dobrze? Poczekaj chwilę. Zanurzeni w sobie jak w cudownym źródle. Pić pragniemy bez końca łajeczną wodę życia. Pomieszały się nasze soki, by ożywić nasze spragnione ciało. Pomieszały się nasze troski, bóle tęsknoty, by krążyć w arteriach naszej miłości. Zanurzeni w sobie, mokrzy jak w chwili narodzin miłości. Oddaleni od zgiełku słuchamy ciszy. Zanurzeni w sobie czujemy zapach miłości, ożywionej naszymi splecionymi dłońmi, gorącym ciałem, dotykiem ust, które śpią w pocałunku i budzą się o świcie. Teraz ja, nie? I tekst poetycki i prozatorski, a potem zapraszam do rozmowy. Tytuł o tobie. O tobie. Jesteś przede mną zalotnie piękna. Jakbyś wiodła na promieniu skowronka. Nietutejsza biel nocnej koszuli rozproszyła ciemności na wiziornej nocy i lęk przed mrokiem wiekuistym. Jesteś przede mną zalotnie śliczna. Pojaśniała twoja cera od czystego powietrza, poderwanego z tafli jeziora rakutowskiego. Ptaki uderzyły w niebo, jak psalm błagalny twój sień radośnie zatrzepotał na moich rzęsach.
chwile ptaszoprzelotnie znaczyły pamięć. Piszę wiersze o wczoraj, jakbym dzisiaj sadził drzewka w strefie ciszy. A ziemia kujawska, jak spragniona kobieta, woła namiętnie. Weź mnie w swoje ramiona. Posiąść nie możesz, jeśli chcesz. Czekam na ciebie. Pochwyciłem lęk po trzasku, błyskawiczny spokój. Dobrze, że jesteś. Na ten skrawek ziemi, jak odrodzony raj. Na kawałkach kujawskiej ziemi najlepsze rodzą się strofy. Nie dane mi było orać własną ziemię. Kto zaznaczył moje czoło bruzdami i radośnie bolesnym błogosławieństwem? Ty możesz odgadnąć o świcie, jutrzenko, gdy śpisz spokojnie na moim ramieniu. Jesteś przede mną zalotnie piękna. Patrzmy scenariusz. Tak. Tak, proszę Państwa, to zapraszamy do rozmowy. Zapraszamy do rozmowy. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, do rozmowy, do dyskusji, do wymiany myśli. Ja jeszcze coś mogę przeczytać, ale chciałbym najpierw z Państwem sobie porozmawiać. Jeśli dobrze zauważyłam, to Pana wiersze już są wstane z opublikowanego tomiku. Czy mogę spytać o tytuł i wydawcę? Tak, oczywiście, tak. Ja miałem, moi drodzy, różnych wydawców, a to jest... Zaraz Pani pokażę, dobrze? Ten wybrałem tutaj z jednego tomiku, faktycznie. Tylko z jednego, bo wydałem 19, jak Pan mówi, nie? A to jest tego. Wydawcą, tak, rok wydany 2008. Tak, rzeczywiście, to moi drodzy, ja wpadłem na taki pomysł. Przyznam, że trochę pod wpływem literatury japońskiej. Moja córka studiowała literaturę japońską. I tam był taki, pisała pracę magisterską o takim poecie japońskim, który był dyplomatą. I on, umarła mu córka i on napisał takie jakby japońskie treny. Pamiętacie treny Jana Kochanowskiego, tak? I on, ponieważ mężczyzna w Japonii nie może pisać o swoich uczuciach. Dlatego oni używają innego języka. On jakby wcielił się w kobiety, że pisze to niby kobieta, która opuszcza jakieś tam miejsce i żegna swoją zmarłą córkę, tak? I on pisał to wierszem i prozą. Ja sobie pomyślałem, to nic nowego, bo to już robili romantycy. Pamiętacie Mickiewicz, Słowacki, oni zrobili taki miks gatunkowy, tak? I krępowały te czysty, oni znali to, bo byli wykształceni w szkołach przez znakomitych nauczycieli oświeceniowych. I oni wiedzieli, jaki utwór należy do jakiego gatunku i rodzaju. A oni postanowili to pomieszać. I mi się też to spodobało. Pomyślałem, że dlaczego poezja ma być tylko poezją rymowaną, czy wolnym wierszem, a można do tego dać fragmenty prozy. I zrobiłem taki miks właśnie. I nie wiem, jak Państwo to oceniają, ale mi się wydaje, że to się sprawdza, nie? Bardzo dobrze, tak, bardzo fajnie. Się, tak. I to przyznam się, że to był taki... Tak, bo na siłę nieraz, jak się rymu szuka na siłę, to nic z tego nie wychodzi. A siebie się oddaje, po prostu bo, się oddaje tak. Siebie. Dla mnie było ważniejsze to, co chcę powiedzieć, niż jak to powiem, nie? Niż jak to powiem, czy to będzie prozą, czy wierszem. To przyznam się, że to na literaturze polskiej, myślę, że 20 czy drugiej po drugiej wojnie to jest coś oryginalnego, tego nie ma w innych historiach. Pisze pan od zawsze, rozumiem. Tak. Od zawsze. To znaczy, nie, kochani, od zawsze. To znaczy, od pierwszej klasy nie zauważyłem. Ale tak naprawdę debiut był, jak kończyłem studia. Było takie czasopismo Zielony Standard. Pamiętasz, że był taki kącik poetycki. Ja do tego wysłałem kilka wierszy i na to patrzę. To mój kolega na uczelni powiedział, przygotowaliśmy się do końcowych egzaminów. To było akurat 3 chyba 3. On mówi, słuchaj, ty debiutowałeś, mówię, jest mój debiut. On mówi, gdzie?
a wy w zielonym sztandarze. To ja pobiegłem do Empiku, no i słuchajcie, bo u mnie zielonego sztandaru nie było, no bez sprzedany, bo to był piąty południe, a ta pani zobaczyła, że ja się tak wrzuciłem na tę gazetę i tak czytam, a tam co pan tak czyta, bo to jest indeni. To mówi, wie pan co, ja złamię regulamin, niech pan sobie to na pamiątkę wyjmie. I mam to do dzisiaj. Ten egzemplarz, naprawdę, tak to było. Tak, czyli zacząłem pisać tak, jak zachorowałem, kiedyś źle się czułem i nagle sobie zanotowałem, co ja czuję, tak? I tym, że ukrywałem to przez całe liceum, przez całe studia. Mój kolega Grzegorz Ciechowski, Republika. To mi się wydawało, że jeden też do niego nawiązywał, tak? Tak, 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 tak. Mój kolega Grzegorz Ciechowski debiutował jako poeta wtedy, zanim zaczął grać na tutaj na flecie i tak dalej, nie? I on debiutował tu jako jeden z pierwszych z nas, a ja się z tym ukrywałem, dopiero no, wyszło to tak trochę przypadkowo i wtedy profesor nasz o literaturze współczesnej wziął drugi mój wiersz i w Nowościach się ukazał już mój debiut taki torebski. No i tak się to zaczęło. Później był stan wojenny. To znaczy, prawdopodobnie mam silną psychikę, bo rodzina mojej świętej pamięci żony mówi do moich dzieci, że mnie to nic nie złamie, że jestem taki silny, ale czy ja wiem, myślę, że wiara daje taką siłę, wiara. No i literatura, poezja też, bo mam swój świat wtedy taki. Chociaż ja lubię nauczać, lubię spotykać się z ludźmi, tak, ale też lubię takie chwile, żeby być sam. Zresztą pamiętacie, zresztą Jezus też to robił. Na siebie. Tak. Odchodził na bokiem, rozmawiał z Ojcem. Tak. Skujawtowską, proszę. To znaczy, moi drodzy, ja w ogóle to pochodzę z Borów Tucholskich. Urodziłem się w takiej małej miejscowości Miano. Notabene po 20 latach urodziłem się, tam była porodówka, a po 20 latach miałem taki mały jubileusz i zaprosiła mnie pani wójt gminy Miano na takie spotkanie. No i to i się okazało, że to spotkanie było w bibliotece, a tam, gdzie była porodówka, była biblioteka. Czyli były rodziny. Naprawdę, co na dziwne, nie? Historia z tak, tak, tak. Pytam, bo mam rodzinę w Toruniu, myślałem. Natomiast tak, ja urodziłem się w Gnianie. W Gnianku się takie małe, jeszcze mniejsza miejscowość wychowałem. Teraz piszę, kończę powieść Gnianek, gdzie będę opisywał właśnie ten świat dzieciństwa, młodości mojej. I ona się w tym roku powinna ukazać, tak powiem, pierwsza moja straszliwa powieść. Tak. Potem moi rodzice opuścili wieś i zbudowali się w Świeciu. To jest takie 25-tysięczne miasto. No a ja pojechałem na wycieczkę do Torunia i jakbym to mi się tak spodobał, powiedziałem, że ja tu chcę studiować i moje marzenie się spełniło. I skończyłem filologię polską w Toruniu, studia podyplomowe, teatr dramatyczny. Co pana łączy z Włocławkiem, bo tutaj padał Włocławek? Tak, ja mieszkam w ogóle, to znaczy połączyła mnie, bo Włocławek to Kujawy, tak. Połączyła mnie moja pierwsza miłość, czyli moja świętej pamięci żona, bo się poznaliśmy w Toruniu, a ona pochodziła z Kowala pod Włocławkiem. Jest pani z tych okolic? Nie, ale znam Włocławek, tak. Wiele okolicy znam. Tak, ja też mieszkałem kilka lat we Włocławku. A w ogóle to mieszkam w Kowalu, mam taki domek na wsi, 7 psów, kury. W tym roku no, wykluły nam się 3 kurczęta na moim kanale, możecie zobaczyć. Syn, który powiedział, że nigdy się ptakami nie będzie zajmował, tak pilnuje tych kurczątek, tych trójki. Nigdy nie mówi. Już siedzą same na grzędach, a od malutkiego, to po 3 latach. Jak była tam, pamiętacie, jak musieliśmy nosić te... No, ze względu na kamerę nie będę mówił co, bo tam blokują. No ale jak musieliśmy nosić te zasłony na twarzy, no to wtedy pomyślałem sobie, że założę kur i zajmę się, zrobiłem remonty. Ja dużo skorzystałem z tego czasu, że nie musiałem jeździć do pracy, tylko przez internet. Ja już uczyłem kilka lat przez internet cudzoziemców, więc dla mnie to było super sprawa, dlatego że mogłem pracować w domu. W ogóle nauczyciele nie mieli pojęcia, jak się to robi, a już kilka razy pracowałem przez internet. Także miałem i warsztat pracy, i miałem pod lepszy materiał, pod leciki niż inni. Trochę wyprzedziłem. Także ziemia, to jest ziemia mojej żony. Po jej śmierci na kilka lat przyniosłem się do Brzegi Świeckich z powrotem. Tam pracowałem w liceum akademickim. Jednocześnie prowadziłem wykłady w Lądzie
seminarium salezjańskim pod Poznaniem. Jeśli Państwo znacie lot, tam jest klasztor pocysterski, ale teraz salezjanie go mają. No i tam, moi drodzy, mój dramat o Popiełuszce, bo tutaj chciałem Wam, jeśli mogę się pochwalić, to jestem autorem pierwszego na świecie dramatu, tak jak tutaj mój przyjaciel przepowiedział, o Popiełuszce. Kochani, dokonaliśmy tam genialnego odkrycia teatralnego. Jak będzie kiedyś okazja, to musiałbym Państwu pokazać, to zademonstrować. Razem z tymi alumnami, bo ja prowadziłem tak zwane laboratorium teatralne, czyli po prostu pisaliśmy sztuki, uczyłem ich pisać, jak pisać sztuki, jak wystawiać. No i uczyłem praktycznie. No i moi drodzy, dokonaliśmy takiego odkrycia, że w drugim akcie nie ma takiej sceny w Teatrze Europejskim. Miała być taka konferencja w Toruniu, ale ja, kochani, nie miałem czasu nawet, żeby się tym zająć, promować to, że w drugim akcie trzy osoby rozmawiają o czwartej, a jak wiecie, w klasycznym dramacie jest tak, że dwie postacie rozmawiają, jak przychodzi trzecia, to tamta wychodzi. Tak jest u Fredry i u Szekspira, tak? Natomiast tu przez pół godziny, i ten spektakl był w Toruniu, w auli seminarium, gdzie aula była pełna, była też dwie szkoły katolickie, gdzie były dzieci i młodzież. I słuchajcie, przez te pół godziny ja specjalnie patrzyłem, jaka będzie reakcja widowni. Idealna cisza była. A alfa, beta, gamma rozmawiają o tym, jak uprowadzili Popiełuszkę. W ogóle we Włocławku, jak mówimy, nie, to mam zaproszenie, bo będzie inauguracja roku w seminarium w Włocławku. Nie wiem, czy pojadę, bo będzie prokurator Witkowski. Jak się orientujecie, prokurator Witkowski był głównym prokuratorem, który prowadził śledztwo w sprawie mordu na księdzu Popiełuszce. Ja poznałem rodziców Popiełuszki, poznałem, mamie wręczyłem tą książkę, taki albumik. Podczas mszy uroczystej, jak byłem taka msza dziękczynna za to, że został błogosławiony. I moi drodzy, i ten dramat tak trochę przeskoczyłem, tak? No ja się Popiełuszką interesowałem, no i tam w pewnym momencie ale ze świata kulturalnego Włocławka ktoś powiedział, żebym pisał takie wiersze o Popiełuszce. Ja zacząłem to pisać i wyszedł taki album i z tym albumikiem zostałem zaproszony do Wiednia. Miałem tam tydzień takiej promocji w kościele, w szkole przy ambasadzie. I tam Polonia powiedziała mi, proszę pana, pan z tych wierszy, proszę, żeby pan zrobił z tego dramat. Jak pan stworzy zespół, pan przyjedzie do Wiednia, to my wszystko będziemy finansować i będziemy to promować. No i ja, jak wróciłem, napisałem ten dramat i wtedy w seminarium, w czasie takiej, to zawsze pod przerwie między wykładami ksiądz rektor tam zaprasza do siebie, tam na kawę mnie zapraszał, bo ja przyjeżdżałem, nie byłem w klasztorze, zakonocowałem, ale no i zaprosił mnie na tę kawę. No i tak przy kawie mówi, że mają kłopot, bo powód zarywa im podziemia tego klasztoru i nie mogą na ręki pańskiej wystawić. I ja wtedy, moi drodzy, powiedziałem coś takiego. A proszę księdza rektora, a ja mam taką sztukę o Popiełuszce i tam jest taka scena męczeństwa, a może byśmy to wystawili? No i wtedy ksiądz rektor powiedział tam do tej elity, tym, którzy rządzą tym klasztorem, że oni, żebym to przeczytał, oni to przeczytali. Ja przyjechałem na następne zajęcie, już zdążyli to wszyscy przeczytać. No i jest dyskusja. I był taki ksiądz Stanisław, który miał ponad 90 lat. I on powiedział, zaczął dyskusję, mówi, że on jest za. A on powiedział, dlaczego? Dlatego mówi, że w tych wierszach jest... Popiełuszko jest ważne, mówi, ale to są wiersze o miłości do Boga. Do miłości mojej do Boga. I mówił, że i to jest za. I wtedy wszyscy inni powiedzieli, że tak. I to był wielki zaszczyt, że sztuka autora świeckiego tak jest wystawiona zamiast męki pańskiej. To było dla mnie niezwykłe wydarzenie. Przepraszam, trochę... No to wszystko to samo. Nie? Tak. Piwo by się przydało. No tak. Myślę, że to barwa. Uważa o księdzu Michale Olszewskim. Czy to się nie powtórzy, nie daj Boże, historia z Popiełuszką? To znaczy, powiem Pani szczerze, nie miałem czasu sprawdzić, o co tam chodzi. No właśnie, tak? Natomiast ja się tym zapoznam, bo widzę, że jest taka sprawa, która bulwersuje. O co tam chodzi, naprawdę nie wiem, ale jedno mogę powiedzieć. Jest też ksiądz Las, który jest zaatakowany, taki znakomity kaznodzieja, którego oskarżono, że tam ileś lat temu jakieś niby dziewczynkę czy kogoś tam molestował, tak? Po tych latach. To jest taki gorliwy kaznodzieja i to jest bardzo dziwne, że uderzenia następują w tych... Takie gorliwe kaznodzieje, tak? Proszę Państwa, ja bym powiedział to tak. Ja jestem człowiekiem wierzącym,
nie wszystko, co się dzieje w rzymskokatolickim kościele, mi się podoba, ale nawet gdybym był ateistą, stuprocentowym, to bym bronił kościoła. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to jest ostatnia instytucja, która może nas obronić przed niewolnictwem. Przecież widzicie, to jest szykowane. Nie będzie pieniędzy, będzie totalna kontrola. Nie chcę wchodzić w tematy polityczne, bo nie chciałbym, żeby tutaj ktoś miał kłopoty, nie? Tylko tyle powiem, moi drodzy, to jest kwestia, ja bym powiedział, moralnej odpowiedzialności, tak? Ksiądz, ja uczę też pewnego wykładowcę Uniwersytetu Jagiellońskiego, który był wysokim oficerem armii amerykańskiej, bo uczę, bo on wykłada po polsku w jednej z uczelni i udzielam mu lekcji polskiego i kiedyś odpowiedział mi taką bardzo ważną rzecz, powiedział mi, czym się różni dawny świat, w którym żyliśmy od tego. Moi drodzy, co chroniło nas przed, na przykład przed absolutną wagą? Rodzina, silna rodzina, prawda? Silny kościół i były silne stowarzyszenia lokalne, jakie miała na przykład szlachta, tak? A my w tej chwili, słuchajcie, rodzina jest rozwalana. Oczywiście w Polsce jeszcze najmniej w stosunku do innych państw. Ale jeszcze trochę będzie to samo. Oczywiście do tego to zmierza. Dalej, kościół jest notorycznie atakowany. Zobaczcie, nie ma dnia, żeby na przykład na wirtualnej Polsce, bo ja telewizji nie oglądam od śmierci żony od 2006 roku. Ja telewizji nie oglądam, żadnej. Czytam, korzystam z informacji w internecie, mam swoich wideoblogerów, którzy komentują obszary, które mnie interesują, natomiast nie oglądam telewizji, więc nie jestem zmanipulowany, moi drodzy. Nie myślę jak telewizorem. Nie myślę telewizorem, czy telewizją jakąkolwiek. Telewizja to jest propaganda, to nie jest przekazywanie informacji, to musicie o tym wiedzieć. Ale to jest propaganda z każdej strony, no, która dochodzi do władzy. Oczywiście, tak. Nawet u Rydzyka jest propaganda. Ojciec dyrektor już też zmienił narrację, po pewnej wizycie. Nie będę tu mówił, kto go odwiedził. To jest w ogóle osoba dla mnie, która nie wiadomo skąd się wzięła i dlaczego taki majątek zawładnęła. Rozbudował interiusz. Natomiast był taki czas, że on mówił, no, po naszej stronie bezpieczeństwa, tak? Albo pewnego momentu, posłuchajcie, jego narracja uległa zmianie. Ja nie chcę tego publicznie mówić, bo film mówię na mój kanał, ale dużo rzeczy się domyślam, nie wszystko wiem. Dlaczego zmienił narrację? Bo jakiś czas faktycznie mówił, co naprawdę się w społeczeństwie dzieje. W tej chwili, co się dzieje w społeczeństwie, możecie usłyszeć bardziej od blogerów, youtuberów, zresztą na świecie to się rozpowszechnia. To telewizje mainstreamowe, one tracą na znaczeniu. I jeszcze są silne, bo wielu ludzi, wielu domach telewizor chodzi non stop. Prawda, nawet jak ludzie śpią, bo się czują bezpiecznie, że ktoś tam gada, tak, ale to jest... Proszę pan takiego stwierdzenia po naszej stronie, nie rozumiem. Po naszej stronie? To pan wszystko rozumie. No ja myślę, proszę pana, bo powiem tak, według mnie, jeśli może powiedzieć, są dwie strony, jest Polska i antypolska. Podział na partie jest podziałem fałszującym obraz rzeczywistości, dlatego że jest ordynacja, która nie pozwala, żeby na przykład ruch patriotyczny mógł się przebić do władzy. Jest eliminowany. Pamięta pan, był taki czas, że jeśli już mówimy o polityce chwilę, ja myślę, że mówimy o dobru publicznym, bo my nie chcemy tu żadnej partii atakować, ani opowiadać się po czyjejś stronie. Ja mówię, że są dwie strony. I tak patrzę na ludzi, którzy występują w przestrzeni publicznej. Albo jesteś za Polską, albo jesteś przeciw. Jak jesteś przeciw, to ja mówię ci nie. Nigdy bym tak nie powiedział. A dlaczego nie? A dlaczego nie? To znaczy za Polską, przeciw Polsce. No. W naszym interesie. Czy robisz to, co robisz, to jest dla naszego dobra? Jestem katolikiem, jestem za Polską, czy przeciw? Nie jestem katolikiem, jestem za Polską, czy przeciw? Bo tak to powiedziałem, nie można w ogóle robić. No. Myślę, że wie pan, cokolwiek robimy, możemy to oceniać moralnie. Albo jest po stronie zła, albo nie. Natomiast problem dzisiejszych czasów polega, że nie ma wyraźnego podziału. Zgodzicie się, prawda? Że nie wiemy, co jest dobre. Zło często przybiera postać dobra. Dobra. Przecież co to jest eutanazja? To jest dobra śmierć. W dosłownym tłumaczeniu to jest dobra śmierć. Czyli zwolennicy, ci, którzy pracowali dla Hitlera, pracują dalej tylko dla korporacji. No bo ktoś to cierpi od lat, może on marzy o dobrej śmierci. Tak. Mordował, ale to nazwa to jest coś wybór. Ale proszę pana, o tym nie będzie decydował człowiek, o tym decyduje Bóg i ja.
a nie jakiś lekarz, który może dostać łapówkę w mojej rodzinie, prawda? Czy się nie pozwie, tak? I powie, proszę pana, naturalny prawo, człowiek ma prawo. Ja przecież też przeszedłem. Ja wiem, o co panu chodzi, że jest taki moment, to nawet taki jest ojciec, jeśli życie staje się nie do wytrzymania, to jest taki zakonnik, ojciec Rocheński, konsolat, to bardzo młody człowiek, taki zakonnik, bo do świata. Polecam państwu lekturę. I on któryś z wywiadów przed śmiercią powiedział, że jeśli już tak cierpimy, że dajemy radę, to mamy prawo to zmienić samobójstwo. Wie pan, ja powiem panu tak, moja żona przez 5 lat umierała, w ostatnie miesiące to była walka z bólem, już żadne środki nie pomagały, ale proszę pana, ona ani razu nie powiedziała w tej, że się nie zabije. Do końca chciała żyć. Napisałbym, że się decyduje. Tak, to był jej wybór. A wyobraża pan sobie, żeby ktoś to podjął za mnie? Bo ja się nie bo ona się wyjeżdża, że trzeba ją zabić. Robię pod siebie i tak. Wolał podejść tego świata. Ale ja bym zadał takie pytanie. Jakim prawem ktoś będzie decydował o moim życiu? Mnie się wydaje, proszę państwa, że bardzo się cieszę, bo niespodziewanie rozmawiamy tu tak, jak powinniśmy rozmawiać. Jest tu potrzebne też taka kapela ludowa, która traktuje życie tak hop-siup, jest fajnie, nie? Ale czasami trzeba porozmawiać poważnie i myślę, że poezja, literatura, prawdziwa literatura, ja myślę, że potrzebna jest tutaj niska popularna, ale potrzebna jest też literatura wysoka. Myślę, że ja taką staram się uprawiać z tego, co słyszeliście. Ja myślę, że nie można robić takich rzeczy, jak robi się w tej chwili, tak? Żeby jedna partia na drugą po prostu... Oczywiście, że nie. Myślę, że to jest okropne, że to jest napuszczanie Polaków jednych na drugich. Tak. Ustawy są robione, żeby zabijać dzieci narodzone przy ludzkości. Kto jednak prawo? To są rzeczy, które pan może nie rozumieć. To zaskomplikowane. To nie jest na taki... To ci się otwiera na się. I jeżeli tego... A jeżeli tego chłopu lekarz odmawia usunąć, matka umiera. I uważa pan, że to jest sprawiedliwe? To jest tylko propaganda. Nie, to nie jest propaganda. Proszę państwa, ja bym powiedział tak, że prawo jest w tej chwili taką możliwość o takiej sytuacji, że wtedy można tego łatwo dokonać, tak? Ale moi drodzy, nie może to być, to, gdy ma się taki pomysł, że cię ma i dziecka, prawda, czy oboje, proszę państwa, nigdy też nie wiemy naprawdę, bo każdy z nas wie, że życie jest tajemnicą i śmierć jest tajemnicą. My nie wiemy, dlaczego jeden... Powiem państwu taki przykład, najprostszy, prawda, na zwierzętach. Są dwie kwoki. Nam, w tym roku dwie zaczęły się działy, tak? Obie się działy, jedna się działa dłużej. U tej się wypluły 3%, a u tamtej żadnej. Dlaczego? Miały taką samą mniej więcej 20 tam jajek, prawda? I były przesuwane, my nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Później się okazało, że rolnik powiedział, żeby pan pisał ją zaznaczył, bo one tam mieszały, nie? Myśleliśmy też, że są na zewnątrz, to są nie do wykrucia, tak? Ale kochani, mimo wszystko, jedna ma troje kurczą, drugi nie ma żadnej. Dlaczego tam się żadne życie nie wypluło? Tak samo się działo na jajkach. Nie? Jaja niezapłodnione. Tak, prawdopodobnie tak, no ale pytanie, dlaczego 3% do jednej, nie? A do drugiej żadnej. Po prostu uciekanie. Tak. A teraz jeśli chodzi o moje drodzy, ja uważam, że zadaniem kultury i literatury jest łączenie ludzi. Natomiast ten podział, słuchajcie, to jest przeniesienie tego gruntu amerykańskiego, tak? Że społeczeństwo ma być podzielone na dwie grupy. I dzisiaj ja siedzę przy nowym stoliku od wczoraj, bo tam był jakiś błąd. I słuchajcie, prawie doszło do sporu, bo no, znowu się pojawił ten, że ktoś jest zwolennikiem Kaczyńskiego, ktoś jest Tuska. Ja powiedziałem, że nie jestem ani tego, ani tego, bo to była konsternacja, tak? No jak to? Jak to możliwe? To jakiś podejrzany typ tutaj w życiu niestosowy, tak? Powiedziałem to, co panu powiedział. Ja jestem za Polską. Ja jestem za Polską.
Mówił pan, że Grzegorz Ciechocki był pana kolegą. No to może pan powie coś o Ciechockim. No nie wiem, może pamięta pan coś o nim. Tak, bardzo chętnie. No cieszę się, że jeszcze jest popularny. Słuchajcie, nie jestem zazdrosny. Bo czegoś zazdrościliśmy, bo ja już debiutował. Ja jeszcze ten tomik niedawno miałem, ale zalało nam piwnicę, po prostu się nie nadało do użytku. Miałem z jego dedykacji. Jedyny tomik, który pierwszy on wydał. Słuchajcie, jak to z Grzesiem było? No, spotkaliśmy się na praktykach tak zwanych zerowych. Zostaliśmy przydzieleni do jednego pokoju i tam kilku nas było. No i Grzesiek miał już, zorganizował sobie fajną dziewczynę, która do mnie koresponduje. Anię Muklińską. Moja żona była rok niżej, one były razem na jednym roku. To była jego pierwsza żona. A wtedy to była jego dziewczyna. No i Grzesiek któregoś dnia, był weekend i mówi tak. Mirek, możecie tym filmować jeszcze. Leci jeszcze tu, czy nie? Leci. Można, nie? Jakoś tak. Niech jeszcze to się nagrywa nam. Nie? Posłuchajcie, mówi Mirek, chodź, mówi, jedziemy do mojej dziewczyny, tam rodzice wyjechali. Ona też tam pojechała. My piliśmy wino i słuchaliśmy muzykę i Grzegorz miał płyty, które się kupowało wtedy w Pewersa do zachodu, nie? I całą noc żeśmy pili to wino, gadaliśmy i słuchaliśmy tej muzyki. To i słuchajcie, i, no nie mówię, że mieliśmy takie relacje żywe, ale pamiętam, że któregoś dnia Grzesiek tam, ponieważ on w pewnym momencie, on w ogóle miał wadę wyboru, nie wiem czy pan zauważył, on se plenił. On miał taką wagę wymogę. Jak się śpiewa, to się wtedy tak, nie tak. Otóż to, słuchajcie, on genialnie śpiewa i w ogóle nie słychać tej wagę wymogę. W ogóle nie widać. To Muniek Staszczyk, nie? Proszę, dużo jest takich artystów, którzy po prostu się mówią, nawet z tych, z Golców, nie? To z Małgosiajonka, nie? Jeden z tak. Ale tego jak się śpiewa, to się nie widać. Na przykład do folkloru się mówi, jak znajdzie tam, jako Grzegorz Ciechowa zaczął występować. Ja czego ja żałuję, powiem panu. Wie pan co, że jak już byłem pracowałem w zespole kolegów Jałczyckiego, a panu byłem kierownikiem sekcji języka polskiego, no i chciałem Grzegorza zaprosić na Dobosławka, no ale wtedy rektor się sprzeciwił. Nagle coś tam mu się nie podobało i szkoda, bo byśmy się widzieli, bo on niedługo potem zmarł. I szkoda, bo byśmy mieli okazję, jakby przyjechał, nie? Ja z nim chwilę porozmawiałem, a później z jego menadżerem miałem tam już zdobywać szczegóły, no bo on się tym nie zajmował. Nie? Powiem, co panu powiem. Chłopak tak podobnie jak ja, z małej prowincji, z małego miasteczka. No, uważam, że niesamowity talent. Ma genialne teksty, genialną muzykę. Do tego ten genialny jest perkusista, prawda, w tym zespole. Po prostu ja uwielbiam słuchać tego zespołu i absolutnie, gdzie mogę, to mówię tylko dobre rzeczy. Nie ma we mnie żadnej zawiści wobec niego. Tak? Myślę, że jako pisarz, jako poeta mam lepszy dorobek, większy. Tak? Ale on jest gwiazdą rocka, ja jestem nim. Ale jako muzyk ma pan trochę mniej. Dużo mniej. Napisał pan kiedyś jakiś tekst do piosenek? Proszę? Czy tekst do piosenek jakiś taki? Tak, były. Słuchajcie, gdzieś mam był taki zespół, małżeństwo z Ciechocinka. Wiecie, gdzie jest Ciechocinka? I oni do kilku moich tekstów wybrali wiersze i mieliśmy takie wiersze. Moje wiersze były śpiewane i dobrze się śpiewało. Muszę odsupać te kasety i to rzeczywiście... Tak, to by było właśnie później. No właśnie, małżeństwo podle stara. Także, nie, czy to było. Ja myślę, że... No właśnie, ja też nie wiem. Starszy od Ciechockiego. Ja jestem starszy? Czy taki sam rocznik? Ten sam rocznik. Wiem, że ten sam. To zapamiętałem go z telewizji w takim razie. No naprawdę. Mówiliśmy, że jest 57 rocznik. On też. Byliśmy na jednym roku, nie zaraz po maturze. Ja go poznałem, wie pan, już nie po języku, praktyki zerowe, to jak zdało się egzamin na studia, to trzeba było robić takie praktyki robotnicze. My na budowie bo pracowaliśmy na budowie. To były tak zwane praktyki zerowe, nie? Były takie główce, staliśmy, mieliśmy apele i tak dalej. I jeździliśmy normalnie do pracy, tak, na budowie. A wieczorem mieliśmy dyskoteki, były koncerty. Słuchajcie, to nie były złe czasy. Były też dobre strony. A tak, niedawno Ania Muchlińska napisała do mnie na blogu, bo ja tam napisałem psie Grzegorza i napisałem tę scenę, jak pojechaliśmy piwina i on mówi,
żebym to zmienił, bo ja myślałem, że jej ojciec był dygnitarzem partyjnym. No tak, takie miałem wyobrażenie, że był ważną funkcją tam w PZPR-ze wtedy. I dlatego ona miała takie warunki, a ona mówi, że nie, napisała mi, że był tam jakiś spółdzielni mieszkaniowej, ale nie był żadnym dygnitarzem partyjnym, żebym to zmienił, No, także czytam go. Tak. Tak, to że właśnie te piosenki na takich spotkaniach, które pan dobrze napisał teksty później. Tak, tak. Ja to znajdę, na pewno to mam zachowane. Szukać, przerzucić na te nowoczesne. Mogę znaleźć, kto pisał. I rzeczywiście to jest jedno. Stachura. No i proszę Państwa, tam nie dokończyłem, bo tym macie popiłuszy, tak chwilkę powiem, nie? I moi drodzy, do tego jeszcze tam jest tak zwany Teatr Cienia. I mieliśmy promocję tego spektaklu, byli dyrektorzy szkół z Polski Północnej. To było w Pile. I słuchajcie, po tym spektaklu, jak był pierwszy raz, to była premiera, to podeszli do mnie ci dyrektorzy i siostry, zapomnę sobie świeckie, powiedzieli, proszę pana, to są dziady XXI wieku. To było niesamowite. Mówi, pan dokonał to, co pan zrobił, to jest coś genialnego. Tylko kochani, to się nikt takiej sztuki w Polsce nie będzie promował. Bo to jest sztuka... A gdzie to w Pile było wystawiane? Proszę? Gdzie to w Pile było wystawiane? W jakiejś tam sali, ja nie wiem, pani co mówiliśmy. Bo co nazywałem Biberatę, bo byłam ciekawa. U Salezjanów taka sala była. U Salezjanów. Czy to jest nagrane na jakimś myśli? Ten spektakl jest, kochani, na YouTube rzucicie. Tak. Ja 100 razy to wystawiałem. Mieliśmy pojechać do Wiednia, ale ojciec przełożony tych Salezjanów nie wyraził zgody. I ja myślałem, że pojedziemy do Wiednia, przyjmiemy to zaproszenie, ale powiedział, to są zakonnicy, oni mają się modlić, a oni nie będą jeździć po świecie z jakimś teatrem. Ale bardzo mi pomogły, przecież Popiełuszko to nie jest Polonia, jak wiecie, patronem jest Jan Bosko, tak? A nie Popiełuszko. I oni, jestem tak wdzięczny władzom tego zakonu, że oni mi na to pozwolili, żebyśmy 100 razy jeździli po całej Polsce, w Gnieźnie. Muszę wam powiedzieć, że było w Warszawie wystawiane, tam gdzie ksiądz leży, jest lub się do Jerzego. Poznałem wtedy prymasa Glempa, poznałem Jana Kobuszewskiego. Oni byli na tym spektaklu. Tak. Kochani, to było niezapomniane chwile. Potem był taki, rodzinny Noszczyków, taki bułacy, gdzie koło kościoła był taki szwedzki stół, tam szliśmy. To szedłem z Mają Pomorowską, tu Jan Kobuszewski. No tak, także honorowali mnie wtedy bardzo. Bardzo mi się podobało. Tak, raz w życiu. A jeśli chodzi, powiem wam o Janie Noszczyku, tak? Posłuchajcie. Ktoś wymyślił w Kowalu dwa lata chyba temu, trzy lata temu, że zrobił taki spotkanie literackie, takie jak my dzisiaj, no i że każdy z tam tych działaczy tego to były osoby starsze, jakiś klub seniora, że zaprosi jakiegoś poetę. No i mnie też zaproszono. No i było tam kilka takich lokalnych twórców. No i był wywiad i każdy prezentował tekst. Słuchajcie, ja zaprezentowałem mój tekst Fantazję. Z tomu, czy ja mam ten tomik tutaj? Tak, słuchajcie, z tomu Fantazji i tęsknoty, to jest taka dziwna książka, jak chcecie, mogę pokazać, bo ona jest trochę inna. No i nigdy tego nie zapomnę, szkoda, że to się nie nagrało, ja teraz tak pilnuję, żeby nagrać, że to się nie nagrało. No ja występowałem jako przedostatni. I słuchajcie, ja zarecytowałem, zarecytowałem ten tekst Fantazję, tam jest są słowa i po łacinie, fragmenty i tak dalej. Jak ja to zarecytowałem, słuchajcie, to Jan Nowicki nie wytrzymał. Słuchajcie, jak on wyszedł, to po raz pierwszy Kowal słyszał, że on tak recytuje. Remiza się trzęsła. No i potem miałem telefony, a i tak pan był tego dnia lepszy od Jana Nowickiego. Ale tego dnia tylko. Także Jan Nowicki mnie lubił, no ale chciał mi pokazać, tak, że ja tu jestem aktorem, a nie ty. Zasz pomysł ważny. Chyba sobie piwo zamówił dzisiaj. Zasz pomysł ważny. Nie mam tyle mówić. No dobrze, to znaczy, że... Tu proszę bardzo, jeśli ktoś jeszcze ma pytania, nie miał odwagi się ujawnić, to bardzo proszę. Kochani, jeśli chodzi o te sprawy polityczne, bardzo przepraszam, jak kogoś uraziłem, ale słuchajcie, ja mam taką zasadę, że ja nie będę się państwu podlizywał i mówił czegoś, czego nie myślę. Tak? Wiem, że może się nie wszystkim to podobać, co mówię, ale po prostu uważam, że kultura powinna ludzi łączyć, nie dzielić.
Natomiast co my musimy zrobić, moi drodzy? Musimy rozpocząć taką pracę od podstaw. Musimy odbudować, to mogę powiedzieć, to mogą nagrać. Musimy odbudować elitę. Elitę od dzieci zacząć, od naszych wnuków. Musimy temu narodowi dać elitę. Już jest przywódca duchowy narodu polskiego. Nie wiem, czy wiecie, od 13 października. Nie będę ujawniał, bo dzisiaj nie jest osobny wieczór. Przepraszam, mi się pani gniewa. I celem tej osoby będzie, ta osoba będzie łącznikiem między narodem polskim a Bogiem, bo naród polski jest narodem wybranym. Wiecie o tym. Jesteśmy wybranym i to nie przez Polaków, to mówią prorocy, są proroctwa portugalskie, francuskie. Niedawno było Małgorzaty de la Côte, wczoraj, świętej dziewicy. I ona mówiła między innymi, że z Polski wyjdzie iskra, która uratuje świat, ale nie bezwarunkowo. Jeśli chcecie, to mogę dwa słowa na ten temat powiedzieć. Iskra, która podniesie społeczeństwo, że wyzwolimy się, że nie zostaniemy zniszczeni my jako ludzie. Tak? Polska dostała ten... Jeśli Polska się nie wywiąże, jeśli sprzeniewierzy się woli Bożej, to przejmą to Filipiny. Filipiny wyłoniły przywódcę, to był arcybiskup. Akurat w Polsce rosło, że to będzie osoba święta, to będzie nikt. To będzie nikt nieznany. To będzie człowiek nieznany, nie tak jak Jan Paweł II, tak ani Jan Wyszyński, tak. To będzie nikt. I on będzie tą iskrą, która rozpali płomień wiary i uratuje świat przed zagładą. Ale nie bezwarunkowo. Polska musi być wierna Chrystusowi. Dlatego wszystkie siły, bo mówiliśmy o tym, co się dzieje z Kościołem, tak? Wszystkie siły atakują Kościół z zewnątrz i od środka, żeby to proroctwo się nie spełniło. I my nie możemy się sprzeciwiać, musimy się robić wszystko, żeby wysłuchać tych ludzi, którzy mówią, że między innymi tego przywódcę duchowego, który ma nam mówić o tym, jaki jest głos Boga. Musimy się wsłuchiwać, bo Boga musimy być wierni. Ja mam takie zdanie, że w tych trudnych czasach powinni wszyscy się łączyć. Jedziemy. Tak. Łączyć. Tak. Tak. Nie ma partii. Powinniśmy się wszyscy łączyć. Partie od na bok. Te partie nie sobie są, bo... Ja myślę, że... Moi drodzy, jeśli chodzi o to, że jak się dwóch bije, tam przeciwko zyska. Wszystko się potrafi łączyć zawsze w czasie wojny. Jest zagrożenie. Tak. Nieciekawy. Się łączymy. Mówię na pokoju, że dokładnie. Powinno nas to łączyć to, że powinniśmy wysłuchać tego proroctwa, tak? Że jesteśmy narodem wybranym. Bóg wybiera osoby i daje mu szansę do końca. Tak, bo tu dyskusja na temat przywódcy duchowego, młodzieżowy, mówią, że przecież każdy może być Polak, może być przywódcą duchowego. Nie, Bóg wybiera jedną osobę, wybrał Abrahama, wybrał Mojżesza. Pamiętacie Dawida, mimo że Dawid cudzołożył? Jednak go nie pozbawił mi się, powiedział, ja ciebie dymisjonuję, prawda? Tylko dał mu wypełnić misję do końca, mimo że był grzesznikiem, nie? Mimo że pierwsze dziecko, które się urodziło z grzechem, umarło, nie? Ale nie cofnął mu. I myślę, że naród polski ma taką szansę. Myślę, że siły zła o tym wiedzą. Jest skomasowany atak na Polskę. Jest skoncentrowany. Jeśli my damy się, to właśnie to, o czym mówimy. Ten podział, on służy złej sprawie. Dokładnie. Bo dywida tempera, dzieli rząd. To jest stosowane bardzo proste. Tak. I jeśli my... Tak można powiedzieć, że jesteśmy... Jeśli my, moi drodzy, jeśli my nie posłuchamy głosu Boga, jeśli nie posłuchamy proroków, jeśli tego nie zrobimy, to zmarnujemy szansę, być może będziemy przeznaczeni na żertwę, na ofiarę. Być może ten przywódca duchowy, jak Chrystus, zostanie ponownie ukrzyżowany. Taka możliwość istnieje, że zostanie złożony w ofierze, ale z tej ofiary coś dobrego się urodzi, tak jak ofiary Chrystusa. Jesteśmy narodem wybranym, powinniśmy być dumni z tego powodu i nie sprzeniewierzać się, nie dać się pokłócić. Nie kłócić się, nie wyzywajcie się w pokojach, nie kłóćcie, nie obrażajcie się. Wyłączcie telewizor i myślcie, idźcie na spacer, popatrzcie w niebo, pomódlcie się albo pogadajcie przyjaźnią. A po co się kłócić? Oni mają gdzieś te nasze kłótnie. W ogóle się tym nie kierują. A to jedna sprawa taka, bo niektórzy mówią, nie idę do kościoła, bo mi się ksiądz nie podoba. Ja nie idę dla księdza, ja idę dla siebie do kościoła, bo księdza zostawiam obok.
On jest najpiękniejszy tak. Kościoła. Nie idziesz do kościoła, idziesz do domu Boga. Tak. To nie jest dom księdza. To jest nasz, też, kościół jest też nasz. Idziesz do domu Boga. Nie my wszyscy tworzymy kościół. Tak. Młodzież mówi, ja nie idę, idę i studenci mówią, co, że a co, co chodzi do kościoła? No i chodzę, może nie regularnie, ale ostatnio regularnie, ale czasami nie chodzę, ale... No, ale co, tak się nie boi? Mówi, że tam księża molestują. Mówi, słuchajcie, ja mam 3 lat, jakoś nikt razem się na mnie nie wrócił. Nie molestował mnie. Tak? To niemożliwe. No i wszystkim polecam. No tak, bo włączył telewizor, nie ksiądz. Tak? Ale zobaczcie, nigdy nie jest, że rabin, że imam. Tak? Tylko ksiądz, to pobijanemu, to sprzeniwierzył pieniądze. Tak? To molestował gosposie, nie? To gosposia go molestowało, nie? A on się nie bronił, że rabin molestuje dzieci, tam też ustawiam. Ale ktoś kościół zrobić porządek. U nas nie ma rabinów, nie? Nas są księża, którzy są znani na porządku dziennym. Może trochę to zamiast. Jak chcecie o to mogę powiedzieć, kochani, kościół polega protestantyzacji. To mówią mądrze księdza. Ekumenizm doprowadził do bardzo dużych rezultatów. Niestety to jest wynik Soboru Watykańskiego II. Ja nie wiem, czy mówię wam coś nazwisko arcybiskupa Lenicza. Ja tu powiem, co zrobił ten Dąbrowa Górniczy? Ja rozmawiałem z moją koleżanką profesorką, bo ona wykłada na uczelni. No ale moi drodzy, my jak jesteś wierzący, to nie mówisz źle. To było zamknięte przez pół roku. Nie mówisz, że tego księdza. Upominasz go, jak on żyje. Masz kobietę, nie rób tego. To zarezerwowany tam komunizm. Wszystko było szatanowane. Jesteś Bogu w tym momencie. Szkoda mi się, ja się tego nie mogę. Ja wychowałem ileś tam pokoleń, moi drodzy, alumnów. I niektórzy ci alumni mówili, panie profesorze, ja poznałem kobietę, ja, czy profesor może rozmawiać, żebym miał oczy? Czy może z proboszczem porozmawiać? A ja mówię, a ty, mówię, no jaką kobietę? No nauczycielka. A co, ona w ogóle? Nie, no męża zostawiła i dziecko. Mówię, człowieku, mówię, co ty robisz, nie? Co ty robisz? A przedtem chodził do prostytutki. No to tak jest. Czerwie mają ten celibat. No co nie powinno. Ta partnerka nie działa. Tak. A co się może sądza, to nie będę mówił więcej, co się teraz dzieje. Ja się będę za siebie modlił, żebyś to zrobił, co ty robisz. Nie posłuchał mnie. Odszedł. Czyli również kościół uwaga na prawo. Proszę Państwa, będziemy kończyć, bo pewnie jest tutaj cudownie, nie wiem, która jest godzina, powiedzcie mi, która jest. Aha, no to już... Zobaczmy. Tak? Bardzo dziękuję za obecność, bo cieszę się, dziękuję. To jest komórka.